No elo, witam w kolejnym już czwartym naszym odcinku, gdzie przeglądamy znanych artystów bez autotuna. 4 to chyba dosyć sporo i gdyby ta seria nie cieszyła się aż takim zaangażowaniem z waszej strony, to bym jej po prostu nie robił. No i tak zastanawiam się, czy warto jest ciągnąć to dalej. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy chcielibyście więcej odcinków tej serii, ponieważ jest to bardzo ważne, wasza opinia jest niezmiernie ważna. Zostawcie masę łapeczek w górę, jeżeli będzie kolejny raz duży zasięg, będę widział, że naprawdę seria cieszy się powodzeniem, będę robił jej więcej. Dzisiaj kolejny raz przygotowałem sobie listę kolejnych artystów, których będziemy sobie przeglądać. Tym razem zaczerpnąłem wszystkie piosenki z DM-ów na Instagramie, także jeżeli ktoś wysłał mi w DM-a, to dziękuję bardzo. No i zaczynamy! Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Ta piosenka została mi zepsuta w pewnym momencie, ponieważ jakby wszystko zaczęło się przez Twitcha i memów, które powielały się poprzez Sound Requesta, gdzie ktoś wklejał tę piosenkę cały czas. Wiecie, zrobił się z tego taki mem trochę jak z Darude Sandstorm. Niezliczona ilość parodii, gdy miałem 3 lata, możecie w komentarzach dodać tam co było dalej. Ale skupmy się na samym śpiewie. Wziąłem ten przykład, ponieważ chciałem, aby w tej serii nie zawierały się tylko piosenki z trapu, a również innych gatunków muzycznych. No i trzeba przyznać, że pan Lukas ma naprawdę kawał głosu. Gratuluję, naprawdę. Mógłbym bić owację na stojąco. Gratulacje, naprawdę bardzo dobrze się tego słucha i keep going. Copycat tryna cut my manner. Watch your back when you can't watch mine. Copycat tryna cut my glamour. Why so sad when you can't have mine. W ogóle o co chodzi z Billie Eilish? Powiedzcie mi naprawdę. Gdy nagrałem swój pierwszy odcinek z tej serii, totalnie nie wiedziałem, kim ona jest. Minęły zaledwie 2 tygodnie i nagle w Polsce zaczął robić się mega duży hype na nią. Co do śpiewu, nie mogę oczywiście zakomentować, za każdym razem zaskakuje mnie to, w jak dobry sposób ona śpiewa. Ciekawi mnie również dysonans całej postaci Eilish, ponieważ na swoim Insta Story prezentuje ona zupełnie inną osobę, którą jest w piosenkach. Wiem, że może to zabrzmieć oczywiście, jakbym gadał głupoty, ponieważ dlaczego miała być taka sama w piosenkach, jeżeli jest inna w realnym życiu. Wiadomo, artyści mogą odgrywać różne role. Ale bardziej chodzi mi o to, że Billie Eilish, która śpiewa, jest taką cichą, depresyjnie złą dziewczyną. Wiecie, zawsze taki wyraz twarzy ma taki. A na Instastory tryska z niej energia. Może ja źle to kumam, może po prostu nie czaję tego trendu i może po prostu nie wiem, jak to się powinno jeść. Jeżeli ktoś kuma, dajcie znać. That girl is a real crowd. W tym występie został zastosowany zabieg, który pomaga jakby artystom występować na scenie, bowiem nie śpiewają oni centralnie na żywo, a w tle oprócz podkładu słychać również ich wokal. Ich mikrofony są ściszone do tego stopnia, że praktycznie nie są oni słyszalni, co pokrywa się, co sprawia, że dwie ścieżki się ze sobą pokrywają i fałsz nie jest aż tak bardzo słyszalny. Możemy to zaobserwować w tym fragmencie wideo, zobaczcie. Widzieliście? On zrobił takie coś, że rapował, nagle przestał, a w tle nadal było słychać ten wokal. I nie był on już tak bardzo słyszalny, ale przypomniało mi się, że mówiliście, że Błysławki były krzywe, już poprawiam. Ale trzeba im przyznać, że naprawdę dobrze im wychodzi występowanie na żywo. Mimo wszystko. Dear Gerald, you're 14 years in a truant. You're trying to find your place and figure out where you fit. Dear Gerald, you're 14 years in a truant. You're trying to find your place and figure out where you fit. W tym kawałku nie ma aż tak dużego autotuna, ale wybrałem ten przykład, ponieważ chciałem wam pokazać, w jak dobry sposób radzi sobie G-Eazy podczas śpiewania na żywo. Naprawdę, różnica między studyjnym wykonaniem, a wykonaniem jakby na żywo jest znikoma. To mi wygląda naprawdę na lata praktyki oddechu przynajmniej, bo nie schodzi w jego występie jakichkolwiek zaciągnięć powietrza i zadyszek. To jest oczywiście mega plusem dla tego artysty i dla tego występu. God told me we gon' make it out eventually. Standing tall, but it's been fucking with me mentally. God told me we gon' make it out eventually. Standing tall, but it's been fucking with me mentally. These streets cold, niggas smoky like a chimney. I kolejny taki przykład. Kolejny przykład, tym razem Bankrolla, który bardzo dobrze radzi sobie w występach na żywo. Ciekaw jestem, jak to się będzie miało do koncertu, gdzie, jak wiadomo, bo problemem koncertów jest takie coś, że artyści często na nich tańczą, skaczą, jest ta euforia, trzeba wbiegać w tłum, krzyczeć. Zazwyczaj w ogóle wszystkie koncerty zazwyczaj są krzyczane przez artystów niżeli śpiewane. Oczywiście mówię o rapie i trapie. Także no, jestem naprawdę ciekaw, jak to wygląda na koncertach. Bo wiadomo, że w domowym zaciszu dużo łatwiej jest zaśpiewać swój własny track. Wow!
Tego, co tutaj, to zapomniałem w ogóle, że dodałem i to będzie dosyć ciekawe porównanie, zobaczmy. Przez te oczy zielone, oszalałe. W tym traku w 100% słychać autotune. Jestem ciekaw naprawdę, jak to wygląda na żywo. No, sprawdźmy naprawdę. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem. Ej, strasznie mi to dziwnie brzmi, naprawdę, w sensie, mimo że jest to na żywo, to ten głos brzmi tak dziwnie, aż nienaturalnie. Jestem w szoku, jak on potrafi wydobyć taki dźwięk. Jak on brzmi w ogóle, tak o, gdy se śpiewa? Gdy se nie śpiewa. Racja. Taki jakby... Nie wiem, aż tak to mi ciężko określić, naprawdę. Ale jest to naprawdę mega, mega dziwny głos, ale props, bo brzmi podobnie, więc... Ten tune jakby nie ratował tego w 100%, bo jakby Zenon praktycznie potrafi taki tune właśnie sam sobie wydobyć. W ogóle śmieszne imię Zenon, nie? Tak bekowe w sumie. Kolejny raz mamy wokale w tle. Ale kolejny raz mi się to podoba. Naprawdę, tworząc tą serię, myślałem, że będzie bardzo duża ilość artystów, którzy będą brzmieć tragicznie i faktycznie przez pierwszy odcinek to się przejawiało i podsyłaliście mi i też jakby sam znajdywałem artystów, którzy strasznie śpiewali. To było naprawdę kiepskie, mega. Ale z każdym kolejnym odcinkiem idziemy o level wyżej i ci artyści, to jest aż niebywałe dla mnie, naprawdę. O, następnego przykładu to jestem mega ciekaw. To jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, że na koncertach artyści skaczą, cieszą się, z pełna euforia i ten głos nie brzmi tak samo jak w tej piosence. Myślę, że 6ix9ine celowo w tym występie nie śpiewał tego w taki sam sposób, właśnie ten krzyk był celowy i ten głos w ogóle jest bardzo podobny do innych jego tracków. 6ix9ine this and 6ix9ine that, niggas on my dick and on my yacht, these niggas looking for me, you can hit my jack. Więc jakby mając w głowie, że te inne traki brzmią właśnie w taki sposób jak ten występ teraz, no spoko, ale szkoda, że nie pokazał jakby siebie w taki właśnie sposób jak w tym traku. Ale jeszcze możemy sobie sprawdzić, jak Niki brzmi. Sprawdźmy sobie Niki na tym traku tutaj. Oj, królowo, oj, co tu się podziało, co tutaj się właśnie stanęło? Dlaczego nie miałem tego w pierwszym odcinku? No nic, no jeden przykład z jakby złego wykonania musi być, nie? No trudno. A teraz ktoś, o kim spamujecie mi z odcinka na odcinek, a kogo jeszcze nie było i będzie to zupełnie przeciwny przykład do poprzedniego, ponieważ tym razem jestem pewien, że będzie to ładnie zaśpiewane przed państwem, uwaga, Adriana Grande. Czy to na pewno było na żywo? Ta piosenka tak brzmi naprawdę? To takie krzyki w niej są? Dobra, po pierwsze nie wiem, czy to było na żywo, bo brzmiało to naprawdę super, więc jeżeli było na żywo, to props. Z tego co wiem, u Jimmy'ego Fallona te występy faktycznie zazwyczaj są na żywo, więc możliwe, że ten nie, że ten je, no musi być na żywo, no kurde, ale naprawdę wow. A z drugiej strony zaś ten krzyk to... Nie wiem, trochę dziwne, nie? Dobra,
Ale nie dziwne jest to, że kończymy odcinek, także dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Aktywność pod tą serią naprawdę robi tą serię, także zostawcie aktywność. Ponadto, jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, zobaczcie sobie w ogóle koniecznie. Ponadto, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie mój kanał. Tak, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.